No, tu się będzie działo bardzo dużo, będzie bardzo dynamicznie, na pewno będzie mnóstwo emocji, będą też nowinki różne technologiczne, to z pewnością. Będzie też sporo muzyki, z tego się bardzo cieszę, bo jestem przede wszystkim dziennikarzem muzycznym i no, nie mogę się doczekać na to, bo będą się pojawiały i gwiazdy, i osobowości, które są powiedzmy znane mniejszemu gronu odbiorców i tutaj nie mogę się doczekać, aż więcej osób pozna pewnych artystów, także sporo będzie się działo, to na pewno. Właśnie, bo ty takimi małymi kroczkami wychodzisz z tego świata stricte muzycznego do szeroko pojętego show biznesu. Czy taki był twój plan, czy to się jakoś tak dzieje trochę poza tobą? Nie. To jest tak, że ja łączę te dwa światy. Jednak branża muzyczna jest bardzo bliska memu sercu i nie wyobrażam sobie, że miałabym z niej wyskoczyć i nie zajmować się tym, czym się zajmuję poza Big Brotherem w tym momencie, czy Dzień Dobry TVN. Chociaż Dzień Dobry TVN przeprowadzam wywiady z muzykami właśnie, więc Big Brother jest bardzo rozrywkowy, jest ciekawy, jest też czymś innym. Jest na pewno też odskocznią od tego, co robię w tamtej bardziej niszowej, alternatywnej części, ale na pewno z tego nie rezygnuję. Myślę, że to będzie dla mnie bardzo, bardzo pracowita jesień, bo już Big Brothera mam też inne zobowiązania muzyczne właśnie, z których też się szalenie cieszę, także połączenie tych dwóch rzeczy myślę, że da mi ogromną radość z pewnością.